A nie pływa tam w algach jak gdzieś tam po morzu? Pewnie tak. Pewnie pływa. Pewnie pływa. Krótki apel na początku. Wywalcie ziemniaki, wywalcie ryż i wszystko inne co dla świni. Od razu będzie mieć życie lepsze. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym cyklu programów ponownie roślinne kontra zwierzęce. W tym programie będziemy omawiać oczywiście to, co w poprzednim odcinku, czyli kluczowe składniki zdrowotne, które pozwolą Wam żyć długo, w zdrowiu się utrzymać i po prostu być szczęśliwymi ludźmi, a nie schorowanymi. W dzisiejszym odcinku będziemy omawiać witamina B12 dzisiaj, jak widzicie, moi drodzy. Co można o tej witaminie powiedzieć? Cholernie bardzo ważna, przede wszystkim kojarzona ze zwierzętami B12, nie? Witaminy z grupy B ogólnie. Tak jakoś mocniej tam należą. Zaraz się dowiemy dlaczego. Na czym opiera swoje fantastyczne działanie witamina B12? Na tym, że reguluje nam wszystkie te procesy, które zachodzą w neuronach, komunikację między nimi, zdrowie rdzenia kręgowego i wszystko to, co zbiera się oczywiście na zdrowie psychiczne. Bo jak nasze neurony nie działają prawidłowo, to no głupiejemy po prostu, brzydko mówiąc. Stąd... Krwinki też głupieją i witamina B12 też przyczynia się właśnie do anemii, to znaczy jej niedobór, bo gdyby było jej dużo, to dobrze, jak jest jej mało, to jest anemia, czyli też nie otrzymujemy tlenu do mięśni i tak dalej. Ona się, no może nie ma aż takiego wpływu jak żelazo na to, na tą kwestię, jednakowoż bardzo ważna też. Dlatego warto mieć dużo witaminy B12, bo jak powiecie na przykład, że o, mam problem z trądzikiem, to nie brzmi tak źle jak, o, mam problemy z rdzeniem kręgowym. No nie, tam to pierwsze troszkę lepiej, dlatego warto witaminę B12 walić ile się da. Samą tą ważność witaminy B12 pokazuje nam, jak dużo wątroba potrafi jej zgromadzić, bo istnieją badania potwierdzające to, że na kilka lat może nawet sobie jej nagromadzić, stąd w czasach niedoboru człowiek nawet może właśnie te kilkanaście miesięcy przeżyć bez witaminy B12, bo nagromadził ją w swojej wątrobie. No nie jest to byle jaka witamina, nawet na chłopski rozum od razu patrząc, no ciężko byłoby bez niej żyć, skoro na tyle można jej namagazynować. Witamina B12 też bardzo przykre rzeczy powoduje, jak się jej nie ma, jak jest za mało, to niestety zaczyna się taki wstydliwy temat, bo można się troszeczkę tak czasem posikać gdzieś tam, kubkę zrobić, taką niekontrolowaną. No, witamina B12, moi drodzy. Dlaczego tak jest na przykład u wegan, że a po co mi witamina B12, jak jest wszystko u mnie okej? No właśnie dlatego, że tyle potraficie jej zgromadzić, więc dlatego, jak byliście przed wege, jedliście normalnie mięso i tak dalej, produkty odzwierzęce, w stylu jakieś tam twarogi, cokolwiek, to tej witaminy naprawdę mogliście bardzo dużo zgromadzić w wątrobie i przez te kilka lat wystarczało wam to do tej pory, w której jesteście. Później może być trochę inaczej, niestety. Ale oczywiście można ją suplementować w jakiś tam sposób, pewnie w proszku. Zaraz się dowiemy jak. Oczywiście pewnie na TikToku się dowiemy, że w marchewce na przykład jest, tak jak retinol się okazało, że jest w marchewce. Pozdrawiam TikTokerów wszystkich, naprawdę. Dużo rzeczy się tam dowiaduje, bardzo mądrych. Skąd tą witaminę wziąć? Z mięsa. Na przykład, albo ogólnie z produktów odzwierzęcych. Narysujemy takiego ładnego. Nie, to jest taki stek piękny tutaj. Źródło witaminy B12. Bardzo dobre i stąd polecam brać. A nie pływa tam w algach jak gdzieś tam po morzu? Pewnie tak. Pewnie pływa. Pewnie pływa. Gorąco polecam, w steku znajdziecie masę witaminy B12, ogólnie w wołowinie. Dlaczego jest taka czerwona? Dlatego właśnie, że jest bardzo dużo witamin z grupy B. W wieprzowinie tyle nie znajdziecie, bo jest różowiutka, natomiast w steku jak najbardziej. Warto jeść steki, moi drodzy, dlatego też, że są naturalnym źródłem kreatyny, którą ja bardzo polecam, jeśli pochodzi ona na przykład z mięsa. Stąd jeśli jecie sobie takie mięso, to nie tylko witamina B12, ale i kreatyna, która zwiększa wasze możliwości poznawcze, gdzieś tam opiekuje się waszymi neuronami w mózgu, ale i też zwiększa gdzieś tam możliwości szybkościowe, siłowe i wytrzymałościowe. Także warto, polecam. Jeśli jesteście weganinem, możecie zrobić sobie tutaj strzałeczkę. Jak jeszcze leki wyglądają, bo dawno nie jadłem. Tak wygląda teraz współczesna suplementacja, jeśli chodzi o witaminę B12 dla roślinożerców. No jest to trochę wymuszone, nie powiecie. Natomiast istnieje coś takiego jak soczewica wodna. Bardzo proste, w morzu można znaleźć. Można łowić i podobno ta soczewica wodna ma pokłady B12, także no nie jest to zbyt takie wymuszone, naturalne takie, człowiek od zawsze łowił soczewicę wodną i tym się żywił jak nie jadł mięsa. Ale to, moi drodzy, wszystko na dziś. Jak widzicie, tym razem według mnie znowu wygrywa mięso, choć nie zawsze tak jest, tak jak na przykład w postaci witaminy C, no to ze źródła zwierzęce przegrały wtedy, ale co, polecam wam jednak to, aniżeli to. Koniec!
Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje mąki czy nawet catering zapraszam do naszego sklepu pod keto.pl. Po gotowe plany keto zapraszam natomiast na stronę z link w opisie kocurketonline.pl lub babaketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Tyle.